W poprzednim filmie starałem się przybliżyć Wam pojęcie funkcji w jego najbardziej ogólnym znaczeniu. No i teraz przypomnę, że funkcja to jest przypisanie elementom jednego zbioru, zwanego dziedziną, elementów pewnego innego zbioru, zwanego przeciwdziedziną. Czyli tu jest x, to jest dziedzina, y jest przeciwdziedzina i każdemu elementowi x jest przypisany właśnie przez tą funkcję jeden element y. No przy czym, prawda, może się zdarzyć tak, że dwóm elementom x, tak jak tutaj przypisany jest ten sam element y, no i też może się zdarzyć, że pewne elementy y nie są przypisane żadnym elementom x. I to przypisanie, te dwa zbiory plus to przypisanie, to jest właśnie funkcja. I teraz jeszcze sprawa notacji, prawda, była tak, że taka zwykła strzałka to mówi o tym, między jakimi zbiorami jest to przypisanie, a jak chcemy przypisać konkretnemu elementowi wartość funkcji na nim samym, czyli f od x, no to używamy takiej innej strzałki z takim pionowym zakończeniem, prawda? Czyli to jest strzałka, która mówi, jaki element jest przypisany elementowi x, a taka strzałka jest strzałką pomiędzy zbiorami. I w tym filmie chciałem więcej powiedzieć o funkcjach, o wartościach wektorowych, czyli funkcje o wartościach wektorowych. No, jako wstęp do, dalej będziemy mówić o odwzorowaniach czy też przekształceniach liniowych. Więc tak, no, co to są wektory? No, taka typowa przestrzeń wektorów to jest właśnie Rn, czyli y powiedzmy będzie Rn. Czyli co to jest Rn? To są takie endki liczb, czyli to są zbiory x1, xn, taka endka liczb i każda z tych liczb x1, x2, xn to są liczby rzeczywiste. No, czyli to jest Rn. No n jest jakąś tam liczbą naturalną, czyli to jest endki liczb rzeczywistych. No i czasem, prawda, piszemy taką strzałkę, czyli x należy do Rn. Coś takiego oznacza właśnie, że x to jest taka endka liczb, czyli współrzędy x1, x2, aż do xn. No i czyli będziemy mówić o takich funkcjach, gdzie zarówno x, jak i y będą podzbiorami Rn. Może zróbmy jeszcze jeden rysunek, czyli x to będzie Rn, a y to będzie Rm. Być może jakieś m jest inne niż n. No i tu mamy jakieś elementy. I mamy tę naszą funkcję, czyli to przypisanie. Weźmy może jakiś konkretny przykład, obejrzyjmy, czyli tak, f od, czyli n to będzie 3, x1, x2, x3, czyli trójkom liczb będziemy przypisywać, powiedzmy, pary. Pierwsza para to będzie x1 plus x2, a drugi element tej pary to będzie x3 do kwadratu. No, czyli to f to jest funkcja z R3 w R2. No, inna notacja f, prawda, te wektory też czasem piszemy pionowo, x1, x2, x3 równa się x1 plus x2, x3 do kwadratu. No i popatrzmy na jakieś konkretne wartości, czyli f od 1, 1, 0. No to jest właśnie 1 plus 1, czyli 2, 0. No a f od 1, 1, minus 1, no to jest 2, 1. No? Czyli to jest przykład takiej funkcji, której zarówno dziedziną, jak i przeciwdziedziną są
no Rn, prawda? R3, R2, czyli to jest funkcja o wartościach wektorowych. I teraz tak, kwestia notacji tutaj i pewnej terminologii. Często, jeżeli właśnie dziedziną i przeciwdziedziną są podzbiory Rn, to mówimy często o odwzorowaniach, czyli to są odwzorowania. Nie. Z Rn w Rm. Lub też inaczej przekształcenie. Czasem też używamy przekształcenie. Przekształcenie. No i zwykle też jest taka konwencja, przyzwyczajenie, że w takich, zwłaszcza w przypadku odwzorowań liniowych, o których będzie w następnych filmach, używamy zamiast F-a dużych liter, na przykład T, A, B. No, czyli na przykład moglibyśmy tutaj równie dobrze napisać T, R3 w R2, no i T od 1, 1, 0 równa się 2, 0. Tutaj rozmaita notacja jest stosowana, więc chciałem Was tu przyzwyczaić do tej innej notacji, do tego innego przyzwyczajenia, prawda? Czasem pisze się te wektory poziomo, czasem pisze się je pionowo. No i teraz tak, no, to słowo przekształcenie ma się kojarzyć tutaj bardziej z tym drugim obrazkiem funkcji, prawda? Że funkcja to jest coś, co bierze element x i coś z nim robi, przekształca go jakoś w element y, czyli tak jak na przykład nasze dotychczasowe rozumienie funkcji f od x równe x kwadrat, to tu się bardziej tak może kojarzyć z tym, że biorę x, coś z nim robię, przerabiam go na x kwadrat, prawda? Biorę liczbę minus 1 i ta moja funkcja przerabia tę liczbę minus 1 na liczbę 1. Prawda? Czyli tutaj można mieć taki bardziej, to słowo przekształcenie ma się tutaj bardziej kojarzyć z tym takim dynamicznym obrazkiem funkcji, jako nie tylko takiego powiązania, przyporządkowania, ale też przekształcenia. No i może jeszcze zróbmy sobie rysunek tutaj, takie odwzorowanie, takie przekształcenie z R3 w R2, no to możemy zilustrować, rysując te wektory, czyli powiedzmy mamy jeden tutaj, to będzie nasze R3. No R2 to łatwo się rysuje, prawda? To będzie tak, narysujemy, powiedzmy 1, 1, 1. No i co? I teraz powiedzmy 1, 1, 0. No to jest taki wektorek 1, 1, 0. Może narysujmy, czyli on pierwsza współrzędna i to jest, prawda? To jest nasz 1, 1, 0. Czyli to by były, etykietki byłyby takie x1, x2, x3. No a tutaj by było powiedzmy x1, x2. No i wektor 1, 1, 0 przechodzi na wektor 2, 0, czyli x1 równe 2, y równe 0, czyli to byłby taki wektorek. Czyli to nasze f przekształca wektor 1, 1, 0 na wektor 2, 0, 2, 0. No i 1, 1, minus 1. 1, 1, minus 1 to byłby powiedzmy gdzieś, prawda? 1, 1, minus 1 to gdzieś na dole. Trzeba by to przedłużyć. Minus 1 powiedzmy tutaj. To byłby jakiś taki. I z kolei ten jest przekształcany na 2, 1, czyli coś takiego. No i to znowuż to F przekształca nam ten wektor na... No i ten taki element przekształcenia, no może jest taki bardziej widoczny w różnych... To ma zastosowanie na przykład w przetwarzaniu obrazów, prawda? Bo można sobie wyobrazić, że taki obrazek w komputerze jest właśnie zakodowany jako taki wektor o dużej ilości współrzędnych. No i przeobrabianie takich obrazów to jest na przykład przekształcenie, prawda? Przekształcenie tego jednego. Na przykład współrzędne mogą reprezentować nam kolor w pikselu czy kawałka tego obrazu i to obrabianie obrazów odpowiada pewnemu przekształceniu tego
jednego wektora, takiego wielowymiarowego, na pewien inny wektor. No więc to wszystko ma wam przybliżyć trochę, mam nadzieję, że to trochę przybliża pojęcie funkcji i też wprowadzi w taką terminologię, właśnie w terminologię odwzorowań i przekształceń. Często w przypadku, kiedy dziedzina i przeciwdziedzina to są podzbiory Rn, czy też ogólnie jakieś przestrzenie wektorowe, używamy zamiast pojęcia funkcji, pojęcia odwzorowania, czy też przekształcenia. No i o tych szczególnych przykładach przekształceń, czy też odwzorowań liniowych będzie w następnych filmach z tej serii.